Cześć. Cześć, ja jestem Czarny Usago, witam Was na moim kanale. Dzisiaj o kłamstwach produktów, a w zasadzie może bardziej producentów niż produktów, albo w zasadzie produktów, a to są bardziej oczekiwania producentów, które nie do końca wyszły. Nie wiem, jak to określić, ale dzisiaj mity produktów, które Was kłamują. A Wy w to wierzycie? Zapraszam. Oczywiście zachęcam Was do followowania moich social mediów, które wyświetlam Wam się tutaj na dole. Szczególnie chodzi o Instagramy, bo tam jestem najbardziej aktywny. I kliknijcie subskrypcję kanału i nie zapomnijcie przy subskrypcji kliknąć dzwoneczka. Pojawi Wam się taka rubryczka i tam kliknijcie wszystko, bo dzięki temu wszystkie moje materiały na YouTubie będą się pojawiać u Was na uwiadomieniu. Tak, dobra, nie przedłużam. Do zobaczenia. Znaczy, do... oglądajcie. Moi drodzy, na pewno nie jednej albo nie jednemu z Was zdarzyło się, że kupiliście jakiś produkt, bo obiecał Wam to, to czy tamto. Dzięki temu Twoja skóra będzie taka, dzięki temu to będzie taka, dzięki temu schudniesz w 2 dni, dzięki temu będziesz miała gęstsze włosy. I takie obietnice często składają nam producenci albo napis na produkcie jakimś, co jest kłamstwem często, bardzo często. Też bym chciał być chudy w 2 dni, ale tak się nie da. Ale my zostańmy przy włosach. Zostańmy przy włosach. I skupimy się na 5 produktach. I nie będą to tylko kosmetyczne rzeczy do włosów, ale też 2 rzeczy, w zasadzie z tego co pamiętam, tak, chyba tak? Tak, 2 rzeczy będą niekosmetyczne i możecie być zdziwieni tym. Dlatego zapraszam. Mogę się założyć, ale może się mylę, ale raczej mogę się założyć, że jest tutaj ktoś, kto kocha prostować włosy, albo przynajmniej miał w swoim życiu taki etap, że prostownica, bo nienawidził swoich loków, fal, puchu, albo po prostu prostował proste włosy, bo znam takie osoby, które prostują proste włosy. No i ktoś szukał z Was takiegoś produktu. I na pewno ktoś z Was, myślę, że spotkał taki produkt, że było napisane na tym produkcie, uwaga, mleczko prostujące włosy, albo nie wiem, jakaś odżywka prostująca włosy, albo coś takiego. No słuchajcie, przyznam, ja jako dziecko też dałem się na coś takiego nabrać. A od tej odżywki do prostowania włosów jeszcze bardziej mi się kręciły, więc myślę sobie, what the fuck? Taki mindfuck. Tak. Słuchajcie, no jak mleczko albo odżywka może Wam wyprostować włosy? Nie da się, no to jest po prostu taki absurd, teraz już to wiem, ale lata temu nie do końca to wiedziałem. Ale teraz po prostu, to jest hańba, to jest po prostu, to jest żart. Mleczko prostujące włosy. Inaczej to by brzmiało, gdyby było mleczko wspomagające prostowanie włosów. Odżywka wspomagająca prostowanie włosów. Ale nie odżywka czy mleczko prostujące włosy, bo to jest po prostu, przynajmniej na razie, niemożliwe. I wątpię, że kiedykolwiek będzie możliwe, chyba że to będzie taka chemia jak do chemicznego prostowania. Bardzo jakaś silna i wtedy tak, ale Żadne mleczko, ani żadne jakiś spray, ani odżywka prostująca włosy tych włosów Ci nie wyprostuje. Może wspomóc ten zabieg, ale nie wyprostuje tych włosów. Nie, przykro, to było kłamstwo. Jeśli masz takie rzeczy w domu w szafce, to naucz się je używać albo je wyrzuć. Kolejny produkt, który jest po prostu takim mitem i taką ściemą i jest takim po prostu beznadziejnym czymś, to jest lakier skręcający włosy. Ani żaden lakier, ani żadna pianka, ani szampon, ani nic takich rzeczy nie zakręci Ci włosów. Uwaga! One, takie produkty, mogą właśnie wspomóc skręcone włosy, jakoś się ujarzmić, coś takiego, ale jak masz proste włosy jak druty, jak Morticia Adams, no to jak sobie umyjesz głowę takim szamponem, albo nałożysz jakiś produkt na te włosy, to on nie spowoduje, że nagle będziesz miała afro, albo jakieś fale hollywoodzkie, albo loki, albo... Nie. Kolejny produkt, w zasadzie kosmetyczny, to jest po prostu, on jakby nic nie obiecuje do końca, chociaż widziałem, że coś tam obiecują, ale nie pamiętam co. Ale są takie serie szamponów z różnych firm, z tego co pamiętam, 2 w 1. Szampon i odżywka. Serio? A nawet jeszcze jest coś takiego, bo pracowałem kiedyś, nadal też używam tej firmy produktów, bo pamiętajcie,
Każda firma ma cudowne produkty, ale ma też swoje jakieś buble. I o tym też będę chciał kiedyś poruszyć w jakimś odcinku, tak zagłębić to. Ale tak, są firmy, nie ma firmy, która, znaczy nie ma kogoś, kto zadowoli każdego. I nie ma firmy, która wszystko ma idealne. Albo nie ma firmy, która dla każdego zrobi coś super. Ani nie ma fryzjera, który zadowoli też każdego. Dlatego też różne firmy kosmetyczne i fryzjerskie mają sprzęty i kosmetyki, które są zajebiste, ale są też takie, które są tak beznadziejne i moim zdaniem, dla mnie beznadziejnym produktem na przykład jest 2 w jednym, czyli szampon odżywka, albo 2 w jednym szampon i żel pod prysznic. Tak, są takie rzeczy. One są najczęściej dedykowane dla mężczyzn, ale mimo wszystko żel pod prysznic i szampon w jednym, no nie. Mimo, że mi też zdarzyło się kiedyś umyć włosy fairy i to się skończyło bardzo źle. Dlaczego to jest bez sensu? No bo, kurde, szampon do włosów i żel pod prysznic w jednym, nawet jeśli ten facet ma takie krótkie włosy, znaczy no jeśli komuś to odpowiada, no okej, ale tak... Jeszcze jak to jest taki facet, wiecie, typu łysy, albo w ogóle nie ma włosów, albo takie bardzo krótkie, takie o jakieś takie... To może jeszcze tak, ale jak już ktoś ma takie włosy jak ja... A potem ci faceci mówią, no mi się te włosy nie układają, no to po co robić jakieś fajne strzyżenie z takimi, no... Albo odżywka i szampon w jednym, no to jest w ogóle dla mnie, to jest jakieś... I niby można sobie pomyśleć, że co wtedy, jak ja kiedyś polecałem w filmie o kręconych włosach, mycie sposobem OMO, OMO, OMJO, OO, że odżywka, szampon, odżywka. To jest zupełnie co innego. To jest zupełnie co innego, bo tam nie mieszamy tego. I nawet nie będę tutaj tłumaczyć, bo to jest po prostu zupełnie coś innego. Nie chcę mi się nawet tłumaczyć dlaczego. To jest po prostu coś innego. Bo to jest inny skład tego wszystkiego. Uwierzcie mi, to nie jest tak, że oni sobie wlali odżywkę i... No, nie, w ogóle nie. Nie używajcie, błagam was, nie używajcie odżywki i szamponu 2 w 1. No chyba, że ktoś z was używa i uważacie, że to jest super i wasze włosy są po tym super, no to... To okej, okay, ale one potem się tak zalepiają, że no szkoda gadać. Zostały jeszcze 2 rzeczy i to już nie będą rzeczy kosmetyczne, ale bardziej sprzęty sprzęty. Jakiś czas temu zrobiło się głośno na Instagramie, na Facebookach, na YouTubach o czymś takim jak Split Lander, jakoś tak to się nazywa. Takie urządzenie, które wygląda mniej więcej tak. I słuchajcie, pracowałem w pewnym salonie, gdzie się to wykonywało i... Dla mnie, szczerze mówiąc, dla mnie to jest taka ściema, znaczy ściema, to nie jest do końca ściema, ale to nie jest do końca tani zabieg. Wiecie, na czym to polega? Bo to niby strzyże zniszczone końcówki, ale końcówki zniszczone są no, na różnych długościach tak, danego włosa, ale włos też się rozdwaja czasami na długościach. Nie wiem, czy kojarzycie, ale myślę, że kojarzycie na pewno, szczególnie przy długich włosach, jak na przykład sobie tak naprężycie pasmo włosów i odstają takie włoski. Na pewno kojarzycie. To Split Ender polega na tym, że te wszystkie odstające włoski on ciacha, obcina, zjeżdża. I teraz, ja wiem, że na tych długościach te włoski też są czasami osłabione, ale często też na tych długościach te włoski, które odstają, niejednokrotnie te włoski, które odstają tak z tej całej tafli włosów, to są baby hairy, takie większe baby hairy, które rosną wśród tych naszych włosów, grubszych już, żeby, no, walczą o przetrwanie. One rosną i tam pełzają sobie ku dołowi. A Split Ender po prostu tnie. Z jednej strony to jest dobre, bo to jest podcinanie tych końcówek baby hairów, ale z drugiej strony, czy to ma sens? Często za to płacą ludzie 100 zł albo nawet więcej. To jest trochę bez sensu, bo często ludzie to traktują jak takie pewne strzyżenie. Jeśli chcesz na przykład sobie, już masz taką obsesję na punkcie włosów, nie szkoda ci kasy, żeby kupić taki split ender albo żeby iść do fryzjera, zrobić sobie takim split enderem włosy, no to okej, okay, ale nie traktuj tego jako strzyżenie. To jest bardziej moim zdaniem podcinanie końcówek baby hair. No dla mnie to jest takie już bajeranto, takie aby coś mieć za usługę jeszcze jedną w salonie. To jest taki bajer technologiczny, ale szczerze mówiąc to trochę
Szczerze, to samo można robić. Kolejna rzecz, która jest dla mnie po prostu kategorycznym, po prostu powinna być kategorycznym zakazem i grzechem fryzjera, grzechem w ogóle tego, co się robi na włosach, to i są takie rzeczy, bo widziałem, nie wiem jakiej firmy dokładnie, ale widziałem takie rzeczy już kilka razy, to jest prostownice na mokro, że prostujecie włosy na mokro. I nie mówię tu o jakichś zabiegach, o laminowaniu włosów czasami prostownicą, czy keratynie, co też ma swoje plusy, minusy, jak mówiłem wam. Film o keratynie wyświetli wam się tutaj u góry. Ale chodzi o to, że włos mokry jest 50 razy bardziej narażony na uszkodzenia mechaniczne, niż taki suchy włos zamknięty i już wysuszony. I teraz wyobraźcie sobie, że bierzecie prostownicę i na tych mokrych włosach prostujecie. Ten włos się pali, skwierczy, niszczy. I przypomnieć sobie, że kiedyś miałem taką szefową psycholkę, dawno, dawno temu na moich pierwszych w życiu praktykach. I ona powiedziała, że, bo ja do niej mówię, Marto, ale przecież nie powinno się mokrych włosów prostować. Ona tak, włosy są jak ubranie, mokre się lepiej pracuje. Ja myślałem, że w ogóle tak, wiecie, żadnego produktu na tych włosach nie było. Ona je tak prostowała. Szła para i smród takiego palonego człowieka. Kto porównuje włosy do ubrania? No moi drodzy, błagam, bitch. Nienawidziłem jej. Ona była naprawdę psychiczna, ona mnie biła i wyzywała. Ale robiłem wam o tym odcinek chyba. Tak, robiłem wam o tym odcinek o praktykach i takich tam rzeczach różnych. Dlatego jak ktoś sobie obejrzy, czy jesteście ciekawi mojej historii praktyki i pracy, to tu w góry wyświetli wam się odcinek. Tak, moi drodzy, to już koniec tego odcinka. Oszuści produktowi i kosmetyczni, albo bardziej nieświadomi tego, co robią. Ale i tu już nie chodzi o to, że znowu będę powtarzać, że jestem 11 lat w zawodzie, bo niektórzy mi to zarzucają, że coś tam, coś tam. Nie! I uważam, że jeszcze muszę się wielu rzeczy nauczyć i cały czas się rozwijam i się uczę. Ale pewne rzeczy są tak logiczne, pewne rzeczy już tak mocno rozumiem i wiem, że po prostu jak widzę pewne inne rzeczy, to tak aż tak po prostu nie. Nie, 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 nie. W ogóle fajne mam czaszki? Bo jak ktoś nie zauważył, to są czaszki. Tak, moi drodzy, dzięki za oglądanie. Jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie kciuki w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i zachęcam was do followowania, obserwowania mnie na Instagramie. Pa!